Przypomnijcie wasze metryki, o co chodzi? 25 lat, Stępień, Miłosz, normalny ziomal tutaj, wiesz, wjeżdżam. Proszę bardzo. Igor, 21 lat. Oskar, nie wiem ile mam lat, 22 albo 23, zawsze się mylę. Jak wychodziłeś z domu, ile miałeś? Jak na studia szedłem, nie wiem. No dobrze. 98 rocznik. Panowie, rozmawialiście kiedyś, mieliście wywiad z kimś z mojego pokolenia, z kimś tak odległym. Podejrzewam, ile mają wasi rodzice? Pewnie około 40. 50 lat. No, czyli są młodsi ode mnie. Rozmawialiście kiedyś z takim ziomem jak ja? Nie zdarzyło się, stary, dlatego się, wiesz, mega cieszymy, że jesteśmy u ciebie. W końcu. Tyle lat starań tutaj, wiesz, co się dzieje. A to nie jest trochę tak, że... Co jest dzisiaj granicą obciachu w hip-hopie? Czyli granicą obciachu jest, nie wiem, granie przez eskę, okładka party, nie wiem, like Norbiego na Facebooku, a może wizyta u mnie? Nie, to jest w ogóle, wiesz, prestiż. Naprawdę? To jest naprawdę bycie G. To jest odczepienie. No, to jest kamień milowy, myślę. Ja bym się jarał, gdybym dostał lajka od Norbiego, wiecie. Dla mnie Norbi jest... Wracam, Naprawdę byś się jarał? Proste, nagrałbym z Norbim, stary. Co byś nagrał z Norbim? Numer. Taki może G-Funk West Coast, wiecie co się dzieje? Kobiety są... Aha. No znasz to, co się patrzysz? Poczekaj, ja uważam, że w powiedzeniu... Sekę Norbiego jakąś? Drugą? No. Tak byś teraz... Pamiętaj, nie poganiaj mnie, nie zaczepiaj mnie, bo powiem mamie, normalnie. Nie. Tego shitu jest dużo. Jak mówią raperzy. Panowie, w sformułowaniu Norbi, twórca jednego przeboju, są dwa kłamstwa, więc hello, nie oszukujmy. Wy macie po 20 lat i zanim przejdziemy do hip-hopu, do... Ojo, dobrze mówię? Tak dobrze czytam waszą, waszą nazwę, waszej kolaboracji. Nie wiem, czy w przypadku hip-hopu, supergrupy. Co czują dzisiaj 20-latkowie? Co jest dla ciebie priorytetem? Bo kiedy na przykład nasze pokolenie z Kazimierzem się dorastało, bo w waszym wieku, to dobra materialne chyba były ważne. Mieszkanie, samochód, praca, stabilizacja, bezpieczeństwo finansowe. Co jest, serio pytam. Myślę, że po części też, ale jakby jak gonisz tak za marzeniami całe życie, to tylko muza u mnie jest tak naprawdę. Ponad wszystko, wiesz o co chodzi. No wiadomo, mam jakieś tam cele finansowe, socjalne, wiesz, z ludźmi. Ale wyglądasz na gościa spełnionego finansowo, jesteś bardzo drogo ubrany. Jeszcze może nie tak jak ty, ale... A nie, no poczekaj, ja jestem w wieku, podejrzewam twojej babci. No, ale ja nie będę nawijał w twoim wieku. Ja mam mniej czasu. A co, zaćpasz się? Nie, ale nie będę nawijał. Ale co, chcesz zarobić do pewnego momentu i potem odcinać kupony? Nie, czyli tak jak Norbi, nie osiągnąć nic i odcinać z tego kupony? I Hot 16 Challenge nagrać. I Hot 16 Challenge. W wieku 50 lat. I co wy tak tego Norbiego się uczepiliście? Jest to, bo to jest ja mój... oglądam Koło Fortuny. Ja też oglądam Koło Fortuny. O co chodzi? Powiedz mi, jakie są priorytety ciebie jako faceta? Bo gadałem ostatnio z Matą, który ma lat 20 i mam wrażenie, że jego świat, jego patriotyzm, mądry patriotyzm, jego logika postrzegania ojczyzny to są najbliżsi. Mhm. Ja nie mam do niego pretensji. Tak jest też z wami, że was ten świat, o którym my tutaj gadaliśmy, jest zupełnie obcy, polityka, sprawy obywatelskie. Mi się wydaje, że jeszcze trochę tak. I mi się wydaje, że to jest mocno nie tyle kwestia wieku, ile po prostu tego, ja zdaję sobie sprawę, że ma to na mnie duży wpływ. Polityka, to co się dzieje. No ogólnie po prostu na życie ma wpływ. To, co jestem świadomy tego ona wpływu. Ona wam grzebie w możliwości. Ale ilekroć nie próbuję po prostu być w to mocno zaangażowany, nie udaje mi się to. Po prostu uważam, że jeszcze nie czuję tego w tym wieku, że po prostu mnie to mocno angażuje. Jeszcze nie. Jeszcze nie? A co jest granicą? To znaczy, nie wiem, trzeba wam zablokować dostęp do internetu, wyłączyć komórki, żeby się nie ruszyli? Myślę, że to jest kwestia priorytetów. Ja jestem teraz na przykład skupiony strasznie właśnie na muzyce, na karierze, na tym wszystkim. Jest mi bardzo ciężko. Wydaje mi się, że jak zacznę prowadzić trochę może spokojniejsze życie... Przepraszam, ja ci coś powiem jako dużo starszy od ciebie. Wagary od dorosłego życia może nawet uprawiać w moim wieku. Bo ja ciągle jestem na etapie rozedrgania miliona projektów, więc to odkładanie na przyszłość... Jestem również przedsiębiorcą, więc też na mnie to wpływa. Jesteś przedsiębiorcą? No, jestem. Ale co to jest? Dealerka? No. Masz pudełko, nie otworzyłeś. Masz pudełko, nie otworzyłeś. Nie, ale otwórz to. Nie, ale jestem bardzo zajarany, no. Czekaj. Bo to Heisenberg. O kuźwa. Przepraszam chwilę. Nie pokażę. Rewelacja. Nie. Jest płyta, są gadżety, jest broczek, będę miał do nowej fury. Bardzo wam dziękuję. Jest też popcorn super, taki pogrzebowy w moim stylu. Bardzo wam dziękuję.